Po ciepłym przyjęciu i niezłej sprzedaży Widma Wolności oraz 1000 łatek oraz aktualizacji do podstawowej wersji gry, Cyberpunk 2077 nareszcie znajduje się w miejscu, w którym znajdować powinien się od samego początku. Na Steam recenzje graczy przekroczyły w końcu 80%, a w ostatnim czasie liczba pozytywnych opinii wzrosła nawet do okolic 92%. Wygląda na to, że mimo fatalnego startu, Redzi dobiegli na metę jako zwycięzcy. I bardzo dobrze, bo uniwersum wykreowane przez Mike'a Pondsmitha, jak mało które, zasługuje na godną reprezentację w świecie gier. Rozdział, jakim był Cyberpunk 2077, dobiegł jednak końca. Może jeszcze jakaś pomniejsza aktualizacja łatająca ostatnie bugi gdzieś wpadnie, ale żadnych dodatkowych modułów, większych DLC czy samych rozszerzeń zwyczajnie już nie będzie. Z dystopijnym światem rządzonym przez Arasakę i inne megakorporacje na szczęście żegnać się nie musimy. Od dobrych kilku miesięcy wiemy już, że kontynuacja powstaje i ma nawet swoją nazwę kodową – Project Orion. Poza nazwą szczęśliwie kilka szczegółów już także dotarło do opinii publicznej i w tym materiale przyjrzymy się im nieco bliżej. No i oczywiście nieco pospekulujemy na temat tego, co jeszcze w kolejnym Cyberpunku znaleźć się może. Zaczynamy od wieści, które w momencie nagrywania tego materiału są wieściami najświeższymi, jakie mamy na temat Cyberpunk Orion. CD Projekt Red na początku lutego oficjalnie ogłosił powiększenie zespołu, jaki pracuje nad sequelem. Już w listopadzie 2023 roku Adam Kiciński zapowiadał na spotkaniu z inwestorami, że zespół w pierwszej fazie liczyć będzie około 40-50 osób. Cytując dokładnie jego słowa, sądzimy, że w pierwszym roku nie będziemy potrzebowali setek ludzi. Trwa faza koncepcyjna projektu Orion, ale uważamy, że w przyszłym roku wystarczy nam około 40-50 osób. Zobaczymy. Wszystko zależy od doświadczenia nowo zatrudnionych osób. W każdym razie tak przedstawiają się plany na najbliższy rok. I wszystko wskazuje na to, że realizacja tego planu powoli się rozpędza i wszystko idzie jak po sznurku. Według komunikatów z 6 lutego przy Cyberpunk Orion pracują obecnie m.in. Dan Henberg w roli producenta wykonawczego. Z bardziej znanych gier, przy których wcześniej pracował, wymienić należy m.in. Diablo 3 oraz Apex Legends. Ryan Barnard w roli design directora, wcześniej pracujący przy The Division oraz serii Hitman. Alan Villani w roli dyrektora do spraw inżynierii, wcześniej dłubał przy serii Mortal Kombat. Anna Megill w roli głównej scenarzystki, wcześniej pracowała przy scenariuszach gier takich jak Dishonored czy niedawny Avatar Frontiers of Pandora. Alexander Fried, który również będzie pracował przy historii, wcześniej współtworzył scenariusz do nadal żyjącego i jakoś trzymającego się sieciowego Star Wars The Old Republic. Wiemy także, że przy projekcie zaangażowanych jest kilka innych nazwisk, które wcześniej współtworzyły Cyberpunk 2077. Są to Gabriel Amantangelo jako reżyser gry, Paweł Sasko jako drugi reżyser, Igor Sarzyński jako dyrektor kreatywny, a także Andrzej Stopa, Kacper Niepulczycki, Sara Grumer oraz Kacper Kościński. Oczywiście niewykluczone, że przy produkcji już teraz zaangażowanych jest kilka innych osób, jednak to tych 12 nazwisk zdaje się nadawać na tym etapie przynajmniej formę temu, czym Cyberpunk Orion będzie. Kolejne rekrutacje trwają w najlepsze i biorąc pod uwagę ostatnie liczne zwolnienia w gamedevie, wszystko wskazuje na to, że Redzi będą mieli w czym wybierać, a lista stanowisk do obsadzenia już teraz na tym etapie jest bardzo, bardzo długa. Gdy spojrzymy na stronę CD Projekt Red, znaleźć możemy tam rekrutacje na producentów, pisarzy, grafików, animatorów, twórców cutscen, level i system designerów, a także specjalistów od HR-u. Wszystko na poziomie leadów oraz seniorów, którzy następnie mają rozbudowywać i komponować zespół z pracowników niższego szczebla. Wszystkie stanowiska, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, dotyczą studia w Bostonie oraz kanadyjskim Vancouver. To tam ma się w końcu powoli wykuwać Cyberpunk Orion. Ze szczegółowych opisów poszczególnych stanowisk niestety nie wynika póki co zbyt wiele. Jedyny smaczek to fakt, iż gra powstawać będzie na silniku Unreal Engine 5, a nie jak wcześniej na autorskim Red Engine. To powinno rozwiązać kilka najpoważniejszych problemów, z jakimi musiał od strony graficzno-wizualnej borykać się Cyberpunk 2077, ale sprawi także, że prace przy grze przebiegać będą po prostu sprawniej. CD Projekt Red, stawiając na powszechnie dostępny i dobrze znany w branży silnik, będzie mogło znacznie skrócić proces wdrażania nowych programistów oraz artystów. W końcu nauka własnych, wewnętrznych narzędzi zawsze trochę czasu zajmuje. Tu problemu tego po prostu nie będzie. To tyle, jeżeli chodzi o skład osobowy, a co z samą grą, zapytacie? Tu zacznijmy od tego, na jakie platformy Cyberpunk Orion w ogóle będzie dostępny. Z ogłoszeń jasno wynika, że jednocześnie powstają wersje zarówno na PC, jak i na konsole. Tu zero zaskoczeń. Pytaniem otwartym pozostaje jednak to, jakie to będą konsole. Biorąc pod uwagę, że od premiery gry dzieli nas jeszcze sporo czasu, spokojnie założyć możemy, że gra dostępna będzie już na kolejnego Xboxa oraz PlayStation 6. Czy pojawi się także na Xbox Series XS oraz PlayStation 5? Tu paradoksalnie nie ma dobrej odpowiedzi. Biznesowo oczywiście gra powinna pojawić się na tak wielu platformach, jak to tylko możliwe. Pamiętać musimy jednak także o tym, jaką katastrofą był Cyberpunk 2077 wydawany na konsole starej generacji. Sprzęty były po prostu za słabe, a gra sypała się na lewo i prawo i to tak często, że przecież wycofano ją tymczasowo z dystrybucji.
Czy to oznacza, że CD Projekt Red będzie dmuchał na zimne i tym razem postawi tylko na najpotężniejsze nowe wersje konsol? Niekoniecznie, choć musimy brać pod uwagę taki scenariusz. Nie ulega wątpliwości, że wyciągnięto lekcję z tego, co wydarzyło się przy premierze Cyberpunk 2077 i deweloperzy dołożą wszelkich starań, aby każda wersja gry działała na premierę przynajmniej przyzwoicie. Istnieje więc szansa, że PlayStation 5 i Xbox Series XS, jeśli dostaną własną wersję, to od razu w takim stanie, na jaki zasługują gracze. Temat konsoli Nintendo na tę chwilę wydaje się zamknięty. Wprawdzie na horyzoncie pojawia się już Nintendo Switch 2, które będzie oczywiście mocniejsze niż swój poprzednik, ale biorąc pod uwagę, że CD Projekt Red do tej pory nie przeportował Cyberpunka 2077 na pierwszego Switcha, szanse, aby udało się to z sequelem, są bliskie zeru. Nie da się tego wykluczyć, na sprzętach Nintendo działy się już w końcu różne cuda, ale nawet jeżeli do tego dojdzie, prawdopodobnie projekt będzie mocno wizualnie okrojony. Fani przenośnego grania nie powinni się jednak załamywać, biorąc pod uwagę to, że Cyberpunk 2077 jest tytułem wspieranym na Steam Deck, sequel powinien być spokojnie dostępny także i na tej platformie, o ile Valve nadal będzie ją rozwijało i usprawniało. Jako realną możliwość trzeba uwzględniać także wszelkie opcje grania w chmurze. Cyberpunk 2077 trafił w końcu na uśmiercony już Google Stadia, ale nadal dostępny jest w Nvidia GeForce Now. Do momentu premiery Cyberpunk Orion granie w chmurze będzie zapewne już jedną z ważniejszych platform i bez względu na to, kto i w jaki sposób będzie u siebie tego typu usługi posiadał, gra z pewnością tam trafi. No dobra, platformy platformami, ale większość z nas interesuje przede wszystkim historia, jaka tym razem zostanie opowiedziana i na jakie wątki, nowe lub kontynuowane, możemy liczyć. Tu oczywiście na tę chwilę błądzimy po omacku, bo nie wiemy, kiedy dokładnie gra będzie osadzona. Spokojnie założyć możemy jednak, że będzie to po wydarzeniach z Cyberpunk 2077, czyli osadzone w późniejszych latach. Wskazuje na to chociażby sama komunikacja, jaką CD Projekt Red stosuje wobec Cyberpunk Orion. Mowa w końcu o kontynuacji, a nie o prequelu. Z powodów czysto marketingowych i przy założeniu, że nazewnictwo pozostanie podobne, wydaje się, że gra nie będzie osadzona w czasie późniejszym niż rok 2100, z uwagi na sposób, w jaki zapisywany i prezentowany byłby wówczas tytuł. Pamiętajmy także, że materiał źródłowy, Cyberpunk od Mike'a Pondsmitha, działo się w roku 2020. Gdyby grę nagle osadzono w roku 2120 albo 2137, świat prawdopodobnie różnił się by zbyt mocno od oryginalnego konceptu. Znacznie bezpieczniejszym wariantem są lata z przedziału 2088-2099, ale i tak nie wcześniejsze niż 2078. Gra z pewnością będzie nieco przesunięta w czasie, tak aby można było skupić się już na nowych postaciach, ale z zachowaniem naturalnego połączenia i nawiązania do bohaterów pierwszej odsłony. Samym V z pewnością kierować już nie będziemy, bo jeśli tytuł ukończyliście, praktycznie wszystkie zakończenia, także te dodane w Widmie Wolności, oznaczają koniec przygody V jako najemnika w Night City. Postać jako taka może się oczywiście w sequelu pojawić, niektóre z zakończeń zakładają, że postać przeżyła w tej lub innej formie, będzie to jednak bardziej ciekawostka niż główna oś fabularna. No a skoro fabuła, to o czym Cyberpunk Orion może w ogóle być? Motywem, który w tle spaja całe uniwersum, a który podczas najemniczej sieczki i wesołego hasania w wirtualnym towarzystwie Johnnego Silverhanda może niektórym umykać, jest rosnące zagrożenie ze strony zbuntowanych AI i ich przedostanie się za Blackwalla. Wątek Jeffersona Peraleza był jednym z bardziej tajemniczych w grze, a intrygująca postać Mistera Blue Eyes jasno wskazuje, że zagrożenie jest realne, choć nie wybija się wcale na pierwszy plan. Postać ta obecna jest także i w samym Widmie Wolności, choć bardzo łatwo ją przegapić. Historia Songbird prowadzona jest w taki sposób, że jasno wskazuje na to, że w całym tym zamieszaniu palce macza tajemnicza siła reprezentowana właśnie przez naszego jegomościa ze świecącymi niebieskimi oczami. To, że Mr. Blue Eyes jest powiązany ze zbuntowanymi AI, sugerowałby także i oryginalny lore stworzony przez Pondsmitha. W papierowym cyberpunku wielokrotnie pojawiają się wzmianki o niebieskookich ludziach, nad którymi AI przejęło kontrolę i używa ich jako proxy do realizacji swoich celów. Oczywiście to tylko moje spekulacje, ale jeżeli miałbym stawiać na to, jakie wątki w Cyberpunk Orion się pojawią, rozwinięcie historii szalejącej za Blackwallem zbuntowanej sztucznej inteligencji wydaje się niemal pewnikiem. Zapewne nadal będzie to wątek raczej przewijający się w tle i to w taki sposób, który będzie dostrzegalny przede wszystkim dla tych graczy, którzy są trochę bardziej zaangażowani w cyberpunkowy lore, ale osobiście nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak dalej toczy się ta historia. Biorąc pod uwagę specyfikę Night City, a zakładam, że gra ponownie będzie się w nim rozgrywała, bardziej niż pewne jest to, że ponownie wcielać będziemy się także w najemnika lub przedstawiciela którejś z istniejących już frakcji. Osadzenie głównej akcji poza centralnym miastem zwyczajnie nie wchodzi w grę, choć oczywiście niewątpliwie poza mury nie raz i nie dwa się udamy. Powodów jest kilka. Po pierwsze, CD Projekt Red spędziło mnóstwo czasu na projektowaniu Metropolii, ma tonę gotowych i to naprawdę świetnych asetów, których nie da się od tak wyrzucić do kosza. Po drugie, w świecie cyberpunka najwięcej dzieje się właśnie w Night City, czyniąc z miasta idealny fundament do budowania jakiejkolwiek dobrej historii. Wprawdzie inne miasta nadal istnieją, m.in. Hongkong, Chicago, Seoul, Seattle, Los Angeles, ale odgrywają naprawdę marginalną rolę, a ich stan w porównaniu do Night City można określić jako marny lub co najwyżej przeciętny. Jeżeli zależy nam na wartkiej i efektownej akcji, to na dużą
skalę może ona być zrealizowana tylko w Night City. No, teoretycznie jeszcze w Tokio, ale na ten krok CD Projekt Red moim zdaniem raczej się nie zdecyduje, bo to wymagałoby całkowitego, fabularnego odcięcia się od części pierwszej. Jeżeli ma się to wydarzyć, czego nie wykluczam, to raczej nie w przypadku Cyberpunk Orion, a ewentualnej kolejnej odsłony. A skoro już w Night City będziemy, niewątpliwie ponownie oś naszych działań przebiegać będzie wzdłuż międzykorporacyjnego konfliktu. Arasaka i Militech oczywiście nadal będą tłuc się o wpływy, gdzieś w tle przebijać będzie się ZTTech, Kang Tao oraz inne pomniejsze korporacje, ale osobiście czekam i gorąco liczę także na rozwinięcie wątku najbardziej tajemniczej korporacji spośród wszystkich, czyli samego Night Corp, oryginalnie stworzonego przez założyciela Night City, czyli Richarda Knighta. To oni odpowiadają za to, jak wygląda Night City i to zarówno w przenośni, jak i bardzo dosłownie. Biorąc pod uwagę znaczenie tej korporacji i liczne plotki, jakie na ich temat się pojawiają, dalsza eksploracja tego, kim naprawdę są i co poza remontami miasta robią, może być naprawdę wciągającą historią. Nie ukrywam także, że byłoby miło, gdybyśmy w Cyberpunk Orion mieli wreszcie okazję poznać jedną z największych legend Night City, czyli Morgana Blackhanda. Wprawdzie słuch o nim zaginął po starciu z Adamem Smasherem podczas szturmu na Arasaka Tower, ale w kilkadziesiąt lat po jego zniknięciu zaczęły pojawiać się plotki, że najemnik przeżył i obecnie pracuje dla służb specjalnych nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Biorąc pod uwagę, że panią prezydent NUSA mieliśmy okazję poznać bardzo dobrze w Widmie Wolności i CD Projekt Red, pisząc nowe cyberpunkowe historie, postanowił wybić na pierwszy plan właśnie władze państwowe, nie da się wykluczyć takiego scenariusza. Zwłaszcza, że w 2077 roku Blackhanda widziano podobno w samym Night City. Wątków, które warto byłoby rozwinąć, jest oczywiście znacznie więcej. Cyberpunkowy lore tak naprawdę obfituje w historię oraz postacie, które byłyby doskonałym punktem wyjścia dla fenomenalnej, wręcz genialnej fabuły. Nie wspominałem w ogóle o Rejszu Bartmosie, o cyfrowej Alt, czy o chociażby wiszącej w powietrzu piątej wojnie korporacyjnej, a każda z tych rzeczy potencjalnie w grze jak najbardziej znaleźć się może. Na co finalnie zdecyduje się CD Projekt Red? Tego oczywiście nie wiemy, ale biorąc pod uwagę, jaką historię dowieźli w Cyberpunk 2077, o jakość kolejnego scenariusza możemy być spokojni. Zanim jeszcze przejdziemy do podsumowań i zakończenia, krótko także i o tym, czego możemy spodziewać się od strony gameplayowej. Tu rewolucji prawdopodobnie nie będzie. Liczyć zapewne możemy jednak na spore usprawnienia i rozbudowanie tego, co już widzieliśmy do tej pory. Formuła RPG łamanego na grę akcji z pierwszoosobową perspektywą dosyć jasno wyznacza kierunek, w jakim Cyberpunk Orion będzie podążał. Proporcje między hakowaniem, walką bezpośrednią, skradaniem, a dialogami zapewne zostaną utrzymane, bo zwyczajnie dobrze w Cyberpunk 2077 się to sprawdziło. Biorąc jednak pod uwagę to, jak mocno zostały przebudowane poszczególne systemy oraz jak wiele mini ulepszeń oraz dodatkowej kustomizacji CD Projekt Red w aktualizacjach do gry dodał, możemy spodziewać się, że to one będą stanowić fundament, na którym zostanie zbudowana rozgrywka w sequelu. System umiejętności i wszczepów po poprawkach wydaje się bardzo sensowny i zapewne czeka nas jedynie jego rozbudowa o nowe funkcjonalności oraz opcje. To samo tyczy się walki czy chociażby pojazdów. Gdybym miał typować jakiekolwiek obszary, które mają realną szansę na odrobinę większe zmiany, będzie to prawdopodobnie system ekwipunku, który obecnie również po szeregu zmian pełni rolę głównie kosmetyczną. Nie ma w tym nic złego i pozwala zwolennikom fashion punka realizować swoje wizje, ale z pewnością da się z tego systemu wycisnąć nieco więcej. Drugi obszar do poprawy to hakowanie, zwłaszcza te bojowe, które w Cyberpunk 2077 potrafiło być szalenie potężne, ale i z czasem stawało się dosyć monotonne. CD Projekt Red z pewnością ma tu nieco pola do popisu i nawet jeżeli podstawa zostanie ta sama, to ten element rozgrywki można spokojnie usprawnić i uatrakcyjnić. Pytaniem, które powraca jak bumerang, jest oczywiście to, czy Cyberpunk Orion doczeka się również modułu online'owego, czyli multiplayera w jakiejkolwiek postaci. Wieści na ten temat krążą od dawna. CD Projekt Red wielokrotnie zajawiał, że taka opcja jest jak najbardziej na stole w przypadku ich przyszłych gier i trudno się im dziwić, bo choć wiele osób komponent online traktuje jako zło wcielone, jego obecność mocno wpływa na żywotność produkcji oraz samą retencję graczy, a tym samym także i na zarobki producenta oraz wydawcy. Multiplayer w Cyberpunk 2077 został ostatecznie wycięty, a pracę porzucono, ale jeżeli CD Projekt Red ma w planach kiedyś do tego wrócić, Cyberpunk Orion wydaje się ku temu najlepszym kandydatem. To, jakby miał taki tryb wyglądać, trudno przewidzieć, ale najbardziej oczywistym skojarzeniem jest chyba to, co Rockstar zrobił z GTA Online. Moduł teoretycznie jest odcięty od głównej linii fabularnej, ale chętni mogą się do niego przenieść w każdej chwili i brać udział w różnych aktywnościach niejako w tym samym świecie, co główni bohaterowie kampanii. CD Projekt Red jest jednak z pewnością świadomy tego, że wszelkie ogłoszenia związane z trybem online mogą zostać odebrane przez społeczność bardzo negatywnie. Wszystkie duże gry ich autorstwa były w końcu skierowane do pojedynczego gracza i to takich tytułów ich fani oczekują. Redzi kontrowersyjnie
kontrowersji raczej będą chcieli uniknąć, ale jeżeli i tak mimo to na multiplayer się zdecydują, dział PR-u będzie miał ręce pełne roboty. Gdyby do tego doszło, z pewnością sobie poradzą gracze po tym, jak udało się połatać Cyberpunka 2077 i to, jak dobre okazało się widmo wolności, znów zapewne dadzą CD Projekt Red spory kredyt zaufania. I taką potencjalną decyzję, może nie wszyscy, ale większość raczej im wybaczą i to po prostu zaakceptują. Osobiście nie miałbym nic przeciwko, bo nie ukrywam, że po około 150 godzinach spędzonych w Night City w podstawowej wersji gry oraz w samym dodatku i wyczyszczeniu mapy ze wszystkich możliwych aktywności, no odczuwałem po prostu pewną pustkę i możliwość powrotu do wiecznie aktualizowanej, wiecznie żywej wersji online'owej, no przyjąłbym z pocałowaniem ręki. Na sam koniec poruszę jeszcze jeden wątek, na temat którego toczy się wiele bardzo ciekawych dyskusji i wokół którego powstało mnóstwo różnorakich teorii. Mianowicie, czy nazwa kodowa Orion jest w stanie nam cokolwiek sensownego powiedzieć na temat tego, jaki będzie następny Cyberpunk. Żeby lepiej zrozumieć kontekst, należy pamiętać także, jak brzmią inne nazwy kodowe projektów, przy których dłubie obecnie CD Projekt. Mamy więc Polaris, czyli Gwiazdę Polarną, czy chociażby Sirius, to z kolei najjaśniejsza gwiazda na niebie nocnym. No i mamy także Orion, który jest nazwą, którą rozumieć można dwojako. Z jednej strony istnieje oczywiście gwiazdozbiór Orion, ale w historii zapisał się także program Orion, realizowany przez Amerykanów w latach 50. i 60. XX wieku. Był to program budowy rakiety o napędzie nuklearnym, do której realizacji nigdy nie doszło. Pojawiają się więc teorie, że gwiezdna terminologia oznacza, że akcja nowego Cyberpunka może dziać się poza Ziemią. Kilka zakończeń Cyberpunk 2077 i Widma Wolności faktycznie wysyłało nas w kosmos lub na Księżyc. Na tym ostatnim kończył się także Netflixowy serial Cyberpunk Edge Runners. Niemniej, osobiście nie przywiązywałbym do tych analogii zbyt wiele uwagi. Nazwy kodowe gier, ale także i jakichkolwiek innych produktów czy też usług powstają w naprawdę losowy sposób i rzadko kiedy mają cokolwiek wspólnego z motywem przewodnim. Mogą być na przykład po prostu związane z jakąś wewnętrzną tradycją zespołu twórców. Czy nowy Cyberpunk zabierze nas poza Ziemię? Najprawdopodobniej tak, ale nie dlatego, że ma taką nazwę kodową, a dlatego, że podróże na Księżyc i orbitę ziemską są jednym ze stałych elementów cyberpunkowej rzeczywistości. Gra z pewnością w całości nie będzie rozgrywała się poza Ziemią, bo nie ma poza nią wystarczająco obszernej infrastruktury, aby można było tam osadzić dłuższą, rozbudowaną fabularnie grę. I w sumie to wszystko, co na tę chwilę wiemy i ile jesteśmy w stanie w miarę bezpiecznie pospekulować. Więcej informacji na temat Cyberpunk Orion z pewnością poznamy w nadchodzących miesiącach, aczkolwiek stawiam na to, że pierwszy, przynajmniej większy, dłuższy zwiastun pojawi się dopiero w roku 2025 i to raczej dopiero po premierze GTA 6. Marketingowo druga połowa tego roku oraz początek następnego będą całkowicie zdominowane przez narrację Rockstara i przebicie się z własnym przekazem i rozpoczęcie budowania hype'u wokół własnej produkcji będzie bardzo, bardzo wymagające i bardzo trudne. Choć jeśli ktokolwiek miałby z sukcesem odciągnąć uwagę graczy od premiery Grand Theft Auto, no to jest to zdecydowanie CD Projekt Red. Prawda jest więc taka, że w sumie żadnego scenariusza po prostu wykluczyć nie można. Tu kropka. Wielkie dzięki, że dotrwaliście do samego końca materiału. Jeżeli się Wam podobał, klasycznie zachęcam do tego, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. A jeżeli macie jakieś własne przemyślenia na temat tego, jaki powinien być następny Cyberpunk, no to podzielcie się tymi przemyśleniami w komentarzu. Na każdy z nich postaram się w jakiś sposób odpowiedzieć. Jeszcze raz wielkie dzięki, trzymajcie się i do następnego.